Powiedz co. Odezwij się. Całą noc oka nie zmrużyłam. Dlaczego nieszczęście przychodzi na człowieka, kiedy nie spodziewa się niczego złego? A zresztą. Wiedziałam, że jak się z tobą zwiążę, to prędzej czy później coś takiego przyjdzie. Tak zawsze jest z żonatymi i dzieciatymi. Choćby nie wiadomo, na co przysięgali. Zostawiam was same, żebyście spokojnie pogadały. My wiemy, że po śmierci tego, z którym żyłaś, jest ci trudno. Ale i nam byłoby przykro, gdybyś zabrała chłopca, szczególnie mojej kobiecie. Choć to nie jej chłopak, a twój. Wrócę wieczorem. Nie kładłaś się. Nie mam do ciebie żalu o to, żeś przyszła. Ale to ja przez 10 lat zajmowałam się chłopcem. Uważam go za swego, a jemu nawet do głowy nie przyjdzie, że ma inną matkę. Podobno jak rozchodziliście się, nie chciałaś go. Choć ojcu było wszystko jedno. Teraz dopiero przypomniałaś sobie. Madziu, nie śpisz? Od dawna nie śpisz? Nie, mamo. Biegnij za ojcem, zapomniał butelkę z kawą. Cały dzień będzie na morzu. Madziu, dokąd tak lecisz? Tato zapomniał kawy. Ty, pomyślałbyś o chłopcu, pojechałbyś, dowiedziałbyś się. Masz go tylko jednego. Nic mu nie będzie. Puszczą go. Oduczą szczeniaka głuszyć ryby. Tobie tylko ryby w głowie. Nic by się nie stało, jakbyś raz nie popłynął. Mario! Mario! Jedzenie wzięłaś? Tak. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, Marysiu! Dzień dobry! Wolałbym, żebyś nie zadawała się z chłopakiem Kowalskim. Ma jakieś porachunki z milicją. To nie jest człowiek dla ciebie, rozumiesz? Mgła. Myślałeś, że będzie pogoda? Czemu nie? Odepchnij. Jest, węgorze i śledzie. Dobrze, dobrze.
takie wielkie, bo jeziora jest ich najwięcej. Lubisz zbierać? No pewnie, a jest to takie największe. Zapytaj dziadka, może pójdzie z nami. Dobrze. Dzień dobry, dziadku. Dzień dobry, Maciu. Masz. Pójdzie dziadek na maliny? Siedzko, drogie, nie mam czasu. Mam pełno roboty. Cały dzień będzie tak dziadek siedział. A cóż mam robić? Ciocia Marysia mówiła, żeby dziadek poszedł z nami. Zanim się zbiorę. Powiem, że dziadek już idzie. Julek, uciekłeś. Byłeś w domu? Robili rewizję? U was, tu nie. Gdzieś to schowała? W szopie. Pokaż. Trzeba to wyjąć. Drzwi. Żelastwo i za to chcą posadzić. A swoją drogą zastanawiam się, kto mnie sypnął. Myślisz, że mój ojciec? Spał tu, ale nie wiedział o tym. Ciociu! Ciociu, dziadek już idzie! Zaraz przyjdę! Umówiłam się z dziadkiem na maliny. Postaraj się zaraz wrócić. Nie mów nikomu, że tu jestem. Mieszkanie otwarte. Co ty tam wiesz? A ja coś wiem, a ja coś Madziu. Wiem, a ja coś wiem. Madziu! Nikomu nie powiem, tylko cioci. Julek jest u cioci. Nie mów nikomu, że go widziałaś. On sobie zaraz pójdzie. Co to za sekrety? Żadne sekrety. Cóż, wezmę dzbanek. Zapytaj mamy, czy ci pozwoli pójść. Pozwoli, mama ma gościa. Nie mów za dużo. Co kogo obchodzi, że mamy gościa? Gdzie znowu chcesz lecieć? Na maliny. Ciocia Marysia i dziadek Filip już poszli. Może mama pójdzie? Akurat. Masz siatkę, przynieś ryby ze skrzyni. Zjadłeś? Idź się bawić, żebyś nie siedział cały dzień w domu. Widzisz, nawet na ciebie nie spojrzał. A ja i tak mu powiem. A on zrobi to, co będzie chciał. Nie masz prawa mu tego powiedzieć. Wynoś się. Czego uszu nastawiasz? Czekaj. Zanieś to dziadkowi, żeby na jutro naprawił.
Przez tyle lat wychowywałam chłopca jak swego. Żebyś wtedy choć słówkiem. A ja i tak mu powiem. Pamiętaj, masz ojcu rozebrać sieć. Skończ z tym jedzeniem, bierz się do roboty. Pali się, piekarnia. Smarkaczu, ojciec o wszystkim się dowie. Żebyś nie śmiał z domu ruszyć się na krok. Kto mamie powiedział, że się ruszę? Znam ciebie. Ale... Już któregoś przyniosło. Pamiętaj, z ojcem żartów nie będzie. Ale... Wrócę z mami, sieć ma być rozebrana. Dobra, dobra. Poszła? Co robimy? Idziemy do bunkra, wystrzelimy resztę kulek. Klawo. Tylko nie zaczynajcie bez nas! To się spieszcie! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Są dla nas rybki! Jest węgorz, śledzie wędzone. Poprosimy! Byliście w miasteczku? Mhm. Mamy solenizanta, trzeba to oblać. Gorzej z jedzeniem, tam tylko wódkę można dostać. Tego nigdy nie zabraknie, długo jeszcze zostajecie? Dziś chcemy wracać. Niech pani do nas przyjdzie, będzie nam bardzo miło. Dziękuję, zobaczę. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Dziękujemy za rybki. Czego chcesz, mała? Idź się bawić.
Mam już 3. Tu jest więcej. Pietrek, szybciej. Coś tu jest. Pokaż. O rany. Trzymaj! Wczoraj tu tego nie było. Zostaw, bo wybuchnie. Głupi, trzeba podpalić. Masz zapałki? Nie mam, ale Franek ma benzynę. Idziemy. Pani Kruszewska! Co? Długo jeszcze pani będzie zbierać? Już minę! Co się stało? Zmija mnie ucięła. Chciałem cofnąć rękę. Zawadziłem okolicę. Ej, dziadku, kto tu widział żmiję? O. Niech no dziadek pokaże. O. Coś wam się, dziadku, przywidziało. Do wesela się zagoi. A jeżeli to była żmija? Żmije siedzą w takich krzakach. Nigdy nie słyszałam, żeby to były żmije. Znałam kobietę, którą żmija ucięła. Męczyła się całą noc, zanim umarła. Ręka jej zczerniała. Może by zadzwonić po doktora? A nie, dziadek idzie do Kowalskich. Jakby były trudności, to proszę do nas. Zawsze lepiej wypalić to miejsce. Męża nie ma, ale Józek jest. To na pewno kolce. Ciociu! 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 Przyjechała motorówka, ale letnicy siedzą przy starej łodzi i piją wino. Teraz przychodzisz? Może lepiej, że dziecka nie było. Jakby to była żmija? Dziadka ucięła żmija! Dziadku, a gdzie dziadka ucięła żmija? O, tu. Boli? Dziadku, mama prosiła, żeby dziadek na jutro naprawił but. Dziecko, rozumiesz, co to znaczy, jak człowieka żmija utnie? Jutro już mogę nie oglądać świata Bożego. Ty mi tu głowę zawracasz jakim butem.
Pietrek! Jest! No coś tak długo siedział. Matka miała mnie na oku. Dobra. Idziemy. Piotrusiu, dziadka wzięła zmija. A ty po co tu? Matka da ci but, żebyś oddała staremu, tak? Tak. I nie oddałaś mu? Nie, bo go zmija ucięła. Zmija, nie zmija, but musisz oddać. Poczekajcie. Mogę ci coś powiedzieć? Co? Jak był u cioci Marysi? Ale bujasz, zmykaj. Piotrusiu, jeszcze coś ci powiem. Mama i ta pani rozmawiały o tobie. Dopiero z malin. Zmija mnie ucięła. O, niech pani zobaczy. Coś się dziadkowi przywidziało. Kto tu słyszał o żmijach? Nie zawracajcie dziadku głowy, nikt już mnie nie widział. Mówiłam, że można się zadrasnąć kolcem. To wysyla się za goi. Odkąd tu mieszkam, jeszcze o żadnych żmijach nie słyszałam. Tak? To chyba pójdę. Może być, że to nie była żmija. Na pewno. Wymyślił sobie stary? A jak to była żmija, Ruszewska nie gadałaby o tak sobie na wiatr, co? Niech dziadek idzie do nas. Zapytamy mamy. Mamo, dziadka ucięła żmija. Naprawdę? Tak. Zbieraliśmy maliny pod lasem. Patrzę, a tu ona wylazła. Chciałem cofnąć rękę i zawadziłem o kolce. Nigdy nie słyszałam, żeby tu były żmije. Maryśka i Kowalska mówią, że mi się coś przywidziało. Zawsze można się zadrasnąć kolcem. Myśli pani, że nie trzeba dzwonić po doktora? E. Nic Kowalskiej nie mówiłem, ale może by wrócić i poprosić o klucz od kantorku. Po co ludziom głowę zawracać? No tak. Chciałem tylko wiedzieć, co pani o tym myśli. Co? Dziadku, już wiem. Lesnicy mają motor. Przewiozą dziadka na drugą stronę do lekarza. Po co ludziom głowę zawracać? Chodźmy, oni są nad morzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Przyszedłem tylko tak, porazić się. Zbierałem maliny w lesie i żmija mnie ucięła. Co teraz robić? Niedobrze. Jak żmija utnie, to źle. Powiedział, co wiedział. Pan tu przyszedł poradzić się, a ty mówisz, że źle. No pewno, że źle. Nie żartujcie. Myślałem, że może państwo mają za sobą te zastrzyki. Skąd? Kto wozi ze sobą zastrzyki? Nie wiedziałam, że to są żmije. Trzeba wyssać to miejsce albo wypalić. Właśnie, wypalić. Tak. Do widzenia. Przepraszam. Nie odstąpiłby dziadek tych malin? Tak, tak, proszę bardzo. Do widzenia. Trzeba było mu dać wypić. Zapomniałby o żmiji. Do Kruszewskiej! Józek! Józek! A co, przyszedł dziadek? Zawsze lepiej wypalić, nawet jak człowiek nie jest pewien. Tego obuza jeszcze nie ma, ale dziadek da sobie jakoś radę sam. Tak, tak. Jeszcze rozpalić potrafię. Przydałby się jakiś kawałek żelaza. Wszystko jest przy piecu. Dziadku, Pietrek mówił, żeby dziadek naprawił ten but. Jak dziadek umrze, to mama zostanie bez butów. Głupi jest ten twój Pietrek. Dziadka, co dziadek będzie robił?
Nie nudź. Niech dziadek powie. Będę sobie wypalał to miejsce, gdzie mnie żmija ucięła. Rozumiesz? Dziadku, czy to bardzo boli, jak sobie wypalać ciało? I cóż, nie nudź. Zawołam Pietrka, on tego jeszcze nigdy nie widział. Gotowe. Za chwilę rakieta poleci. Ura! Do kupy. Będzie burza. Skąd? Pewnie saperzy. Coś rozminowują. Dokąd płyniecie? Obiecałem pokazać Zośce bunkry. Ja też chcę zobaczyć. Wrócę za chwilę. Zostaw ich. A wy tymczasem zwińcie namiot. Zygmunt, nie bądźcie tam za długo. Łobuzie. Niech go pan nie bije, Maciu zranił odłamek. Odłamek? Coś ci narobili? Chcieliśmy strzelić rakietę. Rakietę? I zraniliście dziecko. Miałeś nie ruszać się z domu na krok. Kto za ciebie sieć rozbierze? Smarkaczu, sam klecie w komórce. Dziadku! Dziadku, dziadku! Daj mi spokój. Maciu zranił wybuch. Nie zawracaj głowy. Coś ty powiedział? Macia leży na wydmach, trafi odłamek. Gdzie ona jest? Na wydmach, przy bunkrze. To wszystko, na co nas stać. Na pewno ci się przydadzą. Nie chodzi mi o pieniądze.
wypadek. Madziu. Nie wypał. O Boże! Trzeba telefonować. Nieszczęście. Madzie zranił odłamek. Wszystko przez te przeklęte chłopaki. Jezus Maria. Gdzie ja mam klucz? Zawsze go gdzieś wetknę. Może został w domu. Ale skąd zawsze jest tu? Może jest w szafce. Chwileczkę. Na pewno znajdą. Mam! Poproszę szpital. Chciałam rozmawiać z lekarzem. Panie doktorze, my tutaj dzwonimy ze wsi po drugiej stronie jeziora. Był wypadek. Dziewczynkę zranił odłamek. Tak, nie wypał. Gdzie ranna? Na piersiach. Na piersiach. Jest puls? Słaby. Czy dużo krwi? Jeżeli nie krwawi, to może być szok. Tak, tak, rozumiem. Jak to się stało? Wysadziliśmy taki pocisk. Nie wiedzieliśmy, że ona za nami szła. A gdzie żeście to znaleźli? W bunkrach. W tej chwili nie mam karetki. Czy możecie przewieźć dziecko przez jezioro? Tak będzie najprościej. Ale macie łodzie. Nie mamy, panie doktorze, wszystkie wyszły na wodę. Przecież letnicy przyjechali motorówką. A jest jedna, panie doktorze. Zaraz małą przywieziemy. No to dziękuję, dziękuję, panie doktorze. Znam tych letników. Pójdę do nich. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma pana Zygmunta? A co takiego? Dziecko zranił nie wypał. Trzeba przewieźć na drugą stronę jeziora do szpitala. Zygmunt pojechał motorówką w tamtą stronę. Powinien niedługo wrócić. Dziecko trzeba przewieźć jak najprędzej. To może wy chłopcy pobiegli. To kawał drogi. Lećcie chłopaki, powiedzcie o co chodzi. Słyszałam jakiś wybuch. Wciąż te nie wypały. Może ja też pójdę, co? Daj spokój. Oni tam będą szybciej. Czekaj. Proszę pana!
co chcieli? Łódź, ale nie dałem. Po co im była potrzebna? Zawiąż. Dobrze by było mało przewieźć byle czym, choćby łódką. Żeby był jakiś mężczyzna. Ja popłynę. Przy okazji załatwię ze swoją ręką. Boli coraz bardziej. Żeby chociaż jeden się znalazł. Żeby. Wiadomo, że nie ma ich już. Niech dziadek płynie. Aha. Ma on trzeba wieść. Nie da sobie rady. Dlaczego? Zawsze to mężczyzna. Czekajcie. Może chłopcy przeprowadzą motorówkę letników. Nie ma na co czekać. Popłyniesz z dziadkiem. Dziecko mnie lubi. Nie poradzi sobie. Chcę, żeby popłynął. A co ma robić? Dziecko go lubi. Wziąłbym was obie, ale tak będzie prędzej. Szybciej, dziadku, szkoda czasu. A ręka? Przecież żmija go ucięła. Zawracanie głowy, patrzcie jak wiosłuje. Boli, ale nie za bardzo. Trzeba było od razu płynąć, a nie czekać na tamtych. Julek?
Gdzieś to schował. Nie schowałem, tylko wyrzuciłem. Gdzie? Do bunkra za kanałem. Czy nikt ciebie nie widział? Chyba nie. Co się stało? Co się stało? Chłopcy to znaleźli. Poranili dziecko, dziewczynkę Rudego. Słyszałeś wybuch? Musisz uciekać. We wsi nikt nie wie, że wróciłeś. Przyjdziesz wieczorem i powiesz, że nic nie wiedziałeś. Co z dzieckiem? Powieźli do szpitala. Dawno? Nie. Teraz nikt ciebie nie zobaczy. Wszyscy są na moście. Na moście? Czekaliśmy na motorówkę. W końcu stary popłynął łódką. Julek! Julek! Co chcesz zrobić? Julek, skąd się wziąłeś? Gdzie stary? No tam. Gdzieś go znalazła. Spał w stodole. Wiesz, gdzie sypia. Domyśliłam się. Nie każda jest taka domyślna. To. Letnik, byliśmy tam, a on powiedział, że trzeba z pół godziny naprawiać łódź. Gdzie są ci letnicy? Przy kociemiarze. Co chcesz robić? Idę po motorówkę. Oni już tam byli. Zostaw, pogadam z nimi. Ubierz się. Nic. Już płyniemy. Już, dziecko, już. Teraz pójdzie. Raz, dwa. Nie zapali! Szukaj ich tam!
Proszę pani! Proszę pani! Janek! Janek! Ciszej, ryby mi płoszysz. A pan tu czego? Chciałem się dowiedzieć, czy to wasza motorówka stoi tam na plaży. Jest potrzebna. To bierz ją pan. Masz pan klucz od niej? Panie, nic nie słyszałem o żadnej motorówce. Panie, chodzi o dziecko. Dobra, dobra, zabieraj się pan stąd. Chciałem się dowiedzieć, czyja to jest motorówka. Na oczy nie widziałem żadnej motorówki. No rusz się pan, długo tak będzie marznąć. Hop, hop! Hop, hop! Pójdę pogadam sobie. Daj spokój, zaraz mu się znudzi. Teraz go już nie znajdziesz. Szukałaś? Wracajmy. To tylko strata czasu. Boli. Pierw, jak mnie ucięła, jakby kto gwóźdź wbił w rękę. Teraz, jakby ktoś tym gwoździem wiercił w środku. Widzisz, dziecko, najpierw lekarz opatrzy ci ranę, pewno wsadzą cię do karetki i potem, jak będą już chcieli jechać, powiem: chwileczkę, panie doktorze, prosiłbym jeszcze o zastrzyk, żmija mnie ucięła. Nie odpowiadasz. Ciężko musiało cię trafić, dziecko. Czegoś nie zatrzymała starego. Trzeba było powiedzieć, że wróciłem. Julek, milicja przyjedzie. Chłopcy powiedzieli, gdzie znaleźli pocisk. Myślisz, że się boję. Chodzi o dziecko. Przewiózmy mnie szybciej. Rozumiesz? Tak, tylko ty nic nie chcesz zrozumieć. Jeżeli stary nie dopłynie na czas, to będzie twoja wina. Szukasz winnych. Myślisz, że teraz pomożesz. To idź. Oni tam leżą. Widziałaś. Tak. No idź. Płyń do miasteczka. Nie będą cię musieli szukać. Czego on chce od niej? Co może chcieć chłopak od dziewczyny?
Pożegnasz matkę ode mnie. Hmm? Na pewno? Hmm? A dokąd pani idzie? Do miasta. Piechotą? My to zawsze płyniemy łodzią. To bliżej. Piotrusiu. Będziesz dobry dla matki? Ja to zawsze jestem dobry. Dzieci, bierajcie się. Jedziemy. Czegoś im nie dał łodzi. Chyba mówili, po co jest potrzebna. No i co z tego, że mówili? Na loterii wygrałam łódź. Ale chodziło dziecko. O jakie dziecko? Jakąś dziewczynkę zranił odłamek. Trzeba było przewieźć do szpitala i nie mieli czym. Thank you.
dość powodu do śmiechu masz czy nie? Wśród barwnych ulic, gdzieś na końcu świata, ty tak beztrosko śmiejesz się. Kwitnącym sanem staje się świat, gdy ty się śmiejesz, ty śmiech potrafisz przemienić wiatr. Poleż sobie, dziecko, poleż. Pójdę i poszukam tego szpitala. Nowy szpital. Bo co? Żmija mnie ucięła. No, nie zgorzej was urządziła. Znałem takiego jednego, którego żmija ucięła. Nie mógł znaleźć lekarza. Ręka mu spuchła. Płakał, kiedy umierał. Gdzie jest szpital? O, człowieku. Za miastem, kawał drogi. Dzwoń pan. W lokalu jest telefon. Jasne, tylko ta. No. Dziękuję. Dziękuję. Nie zgorzej go urządziła. Ludzie, wiecie, co to za ból? Krótka młodość, by smutkiem z nią się dzielić. Niech kolorowy wiruje z nami świat. Jak dwoje dzieci na wielkiej karuzeli, rzucamy głośny śmiech na wiatr. Kwitnącym sadem staje się świat, gdy ty się śmiejesz, gdy w śmiech przemieniasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Można zatelefonować? Proszę. Anka? Tak? Zbyszek był? A ten drugi? No, ten czarny. Zbyt ciemne noce i szare dni. Twój śmiech rozjaśnia. Amen. Zaczekaj, zanotuj. Panowie, pomóżcie mi zadzwonić do szpitala. Żmija mnie ucięła, a na brzegu dziecko. A gdzie tu dziadek ma żmiję? Mówiła, że będzie czekać do siódmej. No czekaj, przecież widzisz, że pani jeszcze nie skończyła. Pani, kończ pani prędzej. Muszę kończyć, bo tu się niecierpliwił. Pa, do jutra. Gdzie dzwonisz? Do szpitala. Nie wygłupiaj się, zobacz, która godzina. Halo? Szpital. Proszę pani, jest tu taki dziadek z chorą ręką i z dzieckiem. Słucham? Czy dziadek przypłynął gdzieś przez jezioro? Tak. A gdzie jest dziecko? Na przystani. Na przystani. Dobrze? Dobrze, dobrze. Powiem mu. Lekarz zaraz będzie. Przyjedzie na przystań.
Czekajcie tam na niego, dziadku. Dziękuję. Dziękuję. To ja. Gdzie dziecko? W łódce. Patrzcie, coś się stało. Jakiś wypadek. Znów się ktoś utopił. Masz. Dziecko nie żyje. Śmierć nastąpiła niedawno. Co? Dziewczynka nie żyje. Musiała umrzeć, podczas gdy pan płynął. Nie żyje. Niestety. Przykro mi. Nie żyje. Wylew wewnętrzny. Do opłucnej. Dziadku, przywiozę dziadka motorówką. Zawiózłbym go z powrotem. Nie ma sensu, żeby wiosłował taki kawał. Panie doktorze. O co chodzi? Chciałbym wiedzieć, czy czas w tym wypadku miał jakieś znaczenie, gdyby dziecko przywieziono wcześniej. Czy ja wiem? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ale jak panu doktorowi się zdaje, gdyby dziecko przywieziono 2 godziny wcześniej? Nie umiem panu odpowiedzieć. Różnie bywa.
Zygmunt! Co powiedział? Nic. W każdym razie nic konkretnego. Zygmunt! Zośka! Zygmunt!